Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku z serii, jakiej serii? No z serii zwiększania mocy C363P. Ostatnio właśnie test balonika traktor przeszedł, czyli jak gdyby tamto prowizorkę co zrobiłem, to jak gdyby przeszła jak gdyby test pozytywnie, czyli jakieś doładowanie pozytywne było. Czy ile? No jeszcze nie kupiłem tego zegara, jakoś tak. Dzisiaj na pewno usiądę i to kupię. Tutaj mówiliście, że najdokładniejszy pomiar będzie wtedy na tutaj w kolektorze. Tutaj miałem taką zaślepkę, proszę bardzo. Wykręciłem i taki kruciec dopasowałem. Idealnie sprawdzi się jako wyjście i będziemy sprawdzać. Dzisiaj tak pomyślałem, tak druciarsko sprawdzić to na tym zegarze, czy w ogóle wskazówka drgnie. Bo muszę kupić taki zegar, który jest bardzo precyzyjny, żeby zmierzyć, no faktycznie 0,3 bara, przecież na tym zegarze to raczej się nie da, prawda? Trzeba kupić taki zegar, który jest precyzyjny. Dzisiaj sprawdzimy sobie na krótko, jakie on to ma doładowanie, czy ruszy wskazówkę zegara, to raz. Ale zanim to podłączymy, to zrobimy taką małą modyfikację. Widzicie, kompresor został zdemontowany. Dlaczego? No właśnie, dlatego rozebrałem go tutaj. Troszeczkę oliwki. Zmieniłem te koło pasowe na mniejsze. Także powinno to przyspieszyć. Przyspieszyć obroty kompresora. Ile? Zobaczymy, może to będzie wystarczające. Jak nie, to znalazłem już też. Tylko szkoda, bo to jest fachowo tutaj zrobione. Jak nie, to tu jeszcze ciutkę większe te koło pasowe się zmieści i jeszcze to wyda. Dobra, ale najpierw złożymy to. Złożymy to i zobaczymy ciśnienie na tym zegarze. Dobra, biorę się do roboty. Tutaj mam takie kapselki, kapturki, żeby deszczu nie napadało. Dobra, składamy to, patrzymy, czy w ogóle coś drgnie. Jak coś nie drgnie, to możemy to modyfikować sobie później. Dobra, kompresorek złożony. I nawet tutaj to już pouszczelniałem, te dykielki dorobione, bo one były tak przykręcone. Jak ja to mówię, tyle o ile. Dobra, zobaczymy, jak to wyjdzie. Próbowałem robić takie obliczenia, wiecie, nie? Ale to tak na szybko, kurna. Oczywiście w głowie, w pamięci, bo człowiek nie ma czasu ostatnio usiąść, żeby posiedzieć, policzyć. I trochę mnie to nie wychodziło, ale zrobię te obliczenia, ale z tymi obliczeniami to jest podobnie jak z matematyką. A wiecie czemu? Zapytajcie się prawdziwego kierowcę ciężarówki, ile to jest 9 plus 3? Ile to jest 9 plus 3? Jak wyjdzie wam, że 11, to znaczy, że jesteście prawdziwymi driverami. Jeżeli wyjdzie, że 12, to znaczy, że nimi nie jesteście. I to wcale nie jest kreatywna matematyka, tylko po prostu tak wychodzi. O matko, telefon. Kto wymyślił telefony? Mamusia dzwoniła. Czy przestałem dużo pracować? Ja pierdzielę, mam polecenie, żeby nie pracować tyle co zawsze. Dobra, spróbuję to. Kurczę, podkładki mi pogubiłem. Czy to jest podkładka? To jakaś za duża. Dobra, podkładeczki. No i o czym to mówiliśmy? O kreatywnej matematyce, tak? Że to nie jest kreatywna, po prostu tak wychodzi. Kto wie, o co chodzi, ten wie, o co chodzi. Dobra. Mam paseczek. Przykładamy. Nie, coś mi tu mało tych podkładek, wiecie? No i poszłem po podkładki i dziurawa głowa gdzie położyła? Ja pierdykam, ty. Przecież poszłem po podkładki. A są. Jeszcze po jednej? Dobra. Dobra, trzeba przyłapać, zrobić, jakby to mówicie, próbę kręconą. Trzeba zrobić próbę kręconą i będzie wtedy
wiadomo, co jest 5. Dobra, jest montóweczka i co, jedziemy z tematem. Jak to wygląda? Poprawiło się, odległość się zwiększa, jak gdyby idealnie jest i teraz faktycznie większe koło wejdzie, ale fajnie. Działamy. Jest to mniej więcej przykręcone tak jak było. Patrzę, czy nie ma tutaj elementów, które by mogły uszkodzić nas albo maszynę. Dobra. Palimy. O Boże, ten hebel. O matko. Wciągnąć chciało ten. No. Już nie łączy? Niech się rozgrzeje może, nie? Niech się rozgrzewa, a my dopasujemy manometr. Kurwa, trochę szkoda ciąć. A tam szkoda. Tniemy. A jeszcze jedną rzecz muszę naprawić. Wiecie, co muszę naprawić? Tą dziurkę tutaj wywierciłem, co tak balona nadmuchało. To. Ale ja mam pomysła, bo nie mam takiej rurki drugiej. Ja to wezmę nitownicą. O. I izolacją mi będzie trzymać. Tutaj nie ma dużego ciśnienia. O. Nita i izolacją parę razy. I będzie trzymać. Co ja miałem przynieść? Uciąć wężyk do tego manometru. Lecimy z tematem. No, aby wskazówkę, jak ruszy wskazówkę, to już będzie kolejny sukces. Ostatnio już widziałem światełko w tunelu. A teraz jest tak, uszczelniony kompresor. Te wszystkie te dorabiane te klapki poszły na dirko podokręcane, bo to nie było tak dokręcane, wiecie, tak to była taka próba normalna. Teraz jest próba kręcona, a później jeszcze będzie próba generalna. Nie no. Węże podłączone, balonik na tytyrytkę. Czekajcie, to uszczelni tak, jak nie, to tu paluchami przytyguję. To co, sprawdzamy jak dmucha? Dobra, próba numer 1. Kurna z tym heblem. O, nie widzicie? Nie jest stary hebel. Patrzcie, na wolnych obrotach, pompuje. Kurna! To dmucha! Nadmuchał! No dobra, no! Majluś, nie bój się, nie chciałem, chodź!
Milo nie lubi ani petardków. Ojej, to ja, to nie burza, nie bój się. Podoba ci się tutaj, nie? To nie to, co w bloku mieszkaliśmy. Fajnie? No, mi też się podoba. Idź też do domku, chodźcie, zaprowadzę. Dobra, ja podłączam teraz zegar. I zanim skorzystam z waszych podpowiedzi, co żeście mi podesłali, gdzie zamawiać te kolanka, jakie kolanka i tak dalej, to ja będę musiał chyba faktycznie jutro ten traktor już tak uruchomić i zobaczymy, jak on będzie szedł z ciężarem. I chyba jeszcze skoczę do sklepu budowlanego po jeszcze jedną rureczkę, żeby podłączyć tu, tutaj na tym filtrze. Pochodzi trochę, olej wylałem, bo mówiliście, że może olej zaciągnąć, to olej wylałem, jest tutaj czyściutko. Ale lepiej, żeby chodził na takim suchym filtrze niż wcale, nie? A muszę poprzeglądać te oferty, które tam mi poprzysyłaliście, że tam od Ducato, żeby wziąć, czy tam z jakiegoś sklepu rolniczego. No dobra, trzymie się. Sprawdzamy, kto obstawia. Ile? Czy coś w ogóle? Uwaga. Zero. Kurczę, strasznie drży, ale się ruszył. Może co z tego będzie? Jaki to kluczyk? Może zmienimy ten zegar, bo jeszcze jeden mam. Dobra, przykręcimy to izolacją. Palimy. Kurde molo. Kurna olo. Jakiś wadliwy mi się trafił. I powiedzcie, jak mówicie? Można mówić o małym sukcesie, czy nie można? Ja zamówię taki fachowy, taki dokładny zegar i zobaczymy, ile to jest tutaj tego doładowania. No bo teraz to nie zostanie nic innego, już nie ma innej możliwości, ja już więcej nic nie zrobię. No chyba, że tutaj jeszcze na tych moich rurkach, ale tu nagrzewa się faktycznie. Na tych moich rurkach tutaj po prostu nie jest takie to szczelne. Dobra, pierwsza rzecz jest to, zanim jeszcze te kolanka może kupię, to może pierwsza rzecz. Rozerwało, czy nie? Czy źle skręciłem? Zobaczcie, jaka tu dziura, tu palca włożę. Coś tutaj mi nie poszło. Ale to chyba tylko nie poszło mi ze skręceniem chyba, bo... No mówię, tutaj też mogę trochę szczelność. A, to taka robota, taka wiecie, druciarska trochę. Teraz zobaczymy, czy tu... Tutaj izolacja, tu to, tu tamto i to takie rozerwało trochę. To widzicie, coś z tego może być. Coś z tego może być. Tylko trzeba fachowo to co tyle taśmy nawinąć i żeby to skręcić. Nie mam tyle izolacji, bo tu można byłoby izolacją to kurna. Dobra, może ile będę miał, tyle nakręcimy. A jak nie, no to założymy te koło, te ciut większe tam i tyle. I już wtedy będzie pewne. No i intercooler jeszcze. Ale zaczniemy od zegara. Dobra. Wyje ten intercooler. Nie wiem, bo to drży, ale łapie 0,5. To by coś z tego chyba było.
Dobra. Trochę ten pasek może podciągnę, za mało podciągnięty. I tyle. Chyba będzie. Lecę zamawiać. Wieczorem sobie zamówię, będzie ciemno. Składam maskę i ruszamy nim w drogę. Na tych rureczkach, a później się wywali ten filtr. Kupimy filtr suchy i kupimy jakiś intercooler. I wtedy faktycznie polecimy tu na 90 stopni. Pyk. I stąd. I to będzie bardzo dobra robota. Dobra. To tak w sumie najgorsze mamy zrobione niby. Montaż maski. Czuję, że będą problemy. Coś jakoś mi, żeby to pomieścić. Chyba będą cięcia. I to nie w filmie, tylko w masce. No zobaczymy, dobra, bierę się. Chwytamy się za maskę, ale samemu trochę ciężko. Hopok, chodź tu. Nie ma hopoka. Nie no, chyba po kobitę pójdę. Z kobitą ją zarzucę i tyle. No. Dobry pomysł. Co tu? A, tą poprzeczkę trzeba będzie wyrzucić. Ta poprzeczka na pewno będzie wadziła. To bez żadnego ale wyrzucamy. Chyba. Kurwa, całe to trzeba wyrzucić. A to jest przyspawane czy jak? Trzeba będzie odciąć. Tak czułem, że będą problemy. To nie pasuje. Generalnie tutaj ją poskręcałem tutaj jakimś tego, ale zobaczcie sami. Nie zamyka się. Kurna molo. No brakło kawałek, no. Trzeba maskę ciąć. Ja pierdykam, no. No co zrobi? Nic nie zrobi, no nie pasuje. Trzeba podciąć ją. Dobra. Do zobaczenia, hej. Kurczę. Wiedziałem, że tak będzie. Na dworze padł zmrok i teraz sobie w garażu dłubię. To jest taki mechanizm wycieraczek Actros MP4. Wiecie co? Tak się aluminium tutaj utleniło, że te ośki stanęły w miejscu. No nie szło tego ruszyć. Myśleliśmy, że to silnik padł, a to jednak się to po prostu tutaj ta ośka tutaj się jak gdyby zapiekła. Wkręciłem to w imadło i tutaj rurkę nałożyłem na to, aż ta obudowa pękła. Samo to nie jest dostępne w sklepie, trzeba kupować cały mechanizm razem z silnikiem. Dla mnie to był zbędny wydatek i zobaczcie. Materiał praktycznie nie do spawania, a jednak pospawany. W Barlinku naprzeciwko Lidla, Barlinie naprzeciwko Hosso, po tej samej stronie jest pan Złota Rączka. Tam u niego właśnie robię takie dziwne takie projekty, jak potrzebuję pomocy. Czy pospawałem te koło, bo przecież te koło jest chyba żeliwne, od wału co wychodzi z Perkinsa, a te koło na 7 pk jest stalowe i stal z żeliwem też nie bardzo, nie? A jednak u niego się dało. Po prostu ma różne spawarki, akurat to była spawarka do aluminium ze zmiennym pulsem i poszło, zobaczcie. Jest. Udało się. Zaoszczędzone. Teraz tawocikiem tutaj smaruję w środku i zobaczcie, samo się kręci. A nie mogło się ukręcić, aż urwałem to. Także polecam pana Złota Rączka, Barlinek koło Hosso.